Witam Was po tygodniu przerwy. Dzisiaj bardzo mały zestaw, Lunar Scout, ale bardzo fajny unikat. Zapraszam do recenzji. Ja chciałbym Wam zaprezentować takiego Lunar Scouta. Bardzo mały zestaw, ale bardzo unikalny. Trudno go dostać na Europę. Nie był on wypuszczany, jedynie na Kanadę i Amerykę. Co przedstawia nam ten zestaw? Ten przedstawia nam jakiś mały łazik w kolorze szarym oraz zieloną szybą. Dostaniemy na pewno jednego Classic Space'a. Zestaw może nieduży, zawiera mało elementów, tylko 67, ale bardzo uroczy, bardzo fajny. Może trochę szary, ale mi się niesamowicie podoba. Zobaczcie, z góry tego pudełka oczywiście mamy nazwę tego zestawu. Tutaj mamy Legoland System i tutaj jest coś wyjątkowego, bo tutaj jest taka zawieszka, ona dzięki tej zawieszce można było go na regał tak wstawić, ale ktoś po prostu nie wykorzystał tego. Oczywiście w jakim wieku można używać ten zestaw? Od 7 do 12 lat. Z boku zobaczcie, wcześniej się tak naciskało po prostu te pudełka i one tam wpadały. I to zawsze jest taką masakrą tutaj z boku, że szkoda nawet mówić, po prostu takie to pourywane zawsze dostaję, że nawet szkoda mówić. Ale tutaj przedstawia nam tutaj ten zestaw, jak jest otwarta ta szyba, mało widać, oczywiście ten bok jest w kiepskim stanie, numer, Lego oraz miejsce na cenę. Z boku, no też chciałbym Wam pokazać, ale tutaj cenówki, kody kreskowe były niestety tutaj są na tym boku. Zobaczcie, ile ten zestaw kosztował. 7,22. No, teraz to jest zupełnie inna kalkulacja, ale no, był wtedy bardzo tani. Z tyłu oczywiście alternatywne modele, o których możemy porozmawiać. Wiele się nie różnią, ale zawsze, zobaczcie, tutaj mamy z przodu ten komputer taki wyjątkowy, on później trafia do Blacktronu w innej kolorystyce. Te rurki są elastyczne. Tutaj mamy jakiś spychacz taki gwiezdny, wyposażony w dwa działka. Tutaj będziemy mogli coś rozmontować w tym naszym podstawowym modelu. Tutaj ten kosmonauta steruje tym komputerem, albo może to jest droid odczepiany od tego pojazdu. Dwa schowki tutaj dostaniemy na pewno, później Wam pokażę, jak działają. No i ten alternatywny model przedstawia nam też jakiś łazik, ale tutaj też będzie coś naprawiane. Mało tutaj widać, na pewno logo Classic Space'ów. Ja nie mogę się doczekać, aż go sobie złożymy, ale jeszcze zapomniałem tylko Wam pokazać, co jest z dołu tego pudełka. Z dołu będziemy mogli odczepiać, coś wyczepiać i oczywiście pokazane są, co można wpakować do bocznych tutaj tych luków, które są w tym pojeździe. Jest już gotowy nasz zestaw, on jest naprawdę fajny, bardzo mi się podoba, dobrze jest przemyślany, on jest na takich 6 kołach gumowych starego typu, tutaj jest poprowadzona 1x8 taka sztanga, żebyśmy mogli doczepiać te stare gumowe koła za pomocą axli, czyli trochę technika właściwie było w tych starych zestawach. On mi się bardzo podoba, bo właśnie jest na tych 6 takich gumowych, ciężkich kołach. Zobaczcie, tutaj mamy podpięcie tych rur jakby do przodu, czyli jakby ten komputer jest wzmacniany takimi rurami. No, ciekawe to wszystko, podoba mi się to bardzo. Z tyłu jakby światła jakieś, ma takie talerze. Oczywiście komputer pokładowy, tak jak wcześniej było na pudełku, chciałbym Wam pokazać, że to się wypina. No i tutaj cały arsenał naszego kosmonauty. Wykrywacz metali, jeden pistolet, klucz jakiś prawdopodobnie na naprawy naszego pojazdu, no i też tutaj następny jakiś pistolet. Chciałbym zwrócić uwagę na ten komputer, on jest ciężko dostępny, bo występował tylko w Classic Space'ach, później występował w Blacktronach, ale w innej kolorystyce. Z boku oczywiście dwa takie schowki, tutaj mamy jakieś światełka, oczywiście mało ciekawe to jest, więc lepiej szybko to zamknąć. Super jest ta szyba w kolorze zielonym. Bardzo ją lubię.
One w ogóle szare, przeważnie te zestawy były takie szare, ale miały kolorystykę jeszcze niebieską. Rzadko się zdarzało, żeby były właśnie szaro i z zieloną szybą. Nie wiem, od czego to zależało, czemu ich tak było mało. Była jeszcze Gamma V, też będę go kiedyś omawiał, ale zobaczcie, właśnie za tą szybą zieloną, wspaniałą, mamy też tutaj jeden pilot taki do sterowania, no i oczywiście czarny komputer również do nawigacji. Uwielbiam ten szary skos z nadrukiem Classic Space'a. No i to, co ja lubię najbardziej, czyli figurki. Stara, klasyczna figurka Classic Spacemana, wyposażona w stary kask, bez szybki oraz niebieskie butle tlenowe. Tego niebieskiego ja lubię chyba najbardziej. Lubię też jeszcze czarnego, ale czarny już nie stanowi dla mnie takiego rarytasu jak niebieski, bo niebieskiego było chyba też mało, ale bardziej mi się po prostu podoba. No i zobaczcie, to może tak jeździć. Ten zestaw jest dla mnie naprawdę fajny i wyjątkowy. Dziękuję bardzo za obejrzenie tej recenzji. Mam nadzieję, że Wam się ten unikat podobał. Jest naprawdę wieligramowy, ale bardzo sympatyczny. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, a także do zobaczenia moich pozostałych filmów. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!